Ten wielki święty, którego imię Polikarp znaczy po grecku owoc obfity, był jednym z najznakomitszych świątobliwością i nauką biskupów swego czasu. Żył w pierwszym wieku Kościoła, więc znał osobiście kilku uczniów Pana Jezusa i bliskie miał z nimi stosunki. Szczególnie długo przebywał razem ze świętym Janem Ewangelistą, który wyświęcił go na biskupa Smyrny, miasta leżącego w Azji Mniejszej. Za panowania cesarza Trajana, mimo prześladowania chrześcijan, które w wielu miejscach srożyło się, diecezja świętego Polikarpa zażywała spokoju. Pod tę porę święty Ignacy Męczennik, już wtedy skazany na śmierć, przez Smyrnę do Rzymu, gdzie go czekało męczeństwo, był prowadzony. Polikarp, czcząc w nim już podówczas mężnego wyznawcę, którego w poniesieniu za Chrystusa śmierci miał i sam naśladować, publicznie ucałował kajdany, które Ignacy było kuty. Wdzięczny mu za to, ten święty, przybywszy do Rzymu, z więzienia pisał do Polikarpa kilka listów, z wyrażeniem szczególnego poszanowania, jakim był dla niego przejęty. Chcąc wiernych, powierzonych jego pasterskiej pieczy, uzbrajać przeciw coraz bardziej szerzącym się heretyckim błędom, święty Polikarp miał zwyczaj tak wyraźnie objawiać wstręt swój w tym względzie, że gdy zdarzało się, iż usłyszał jakieś zdanie przeciwne nauce Kościoła, zatykał sobie uszy, mówiąc: mój Boże, dlaczegoż dożyłem takich czasów, w których niestety tak gorszące mowy o uszy moje się obijają. Podczas popytu swego w Rzymie, gdzie zawezwany był przez papieża Aniceta do narady, ważnej podówczas kwestii tyczącej się dnia, w którym obchodzić się powinna Wielkanoc, widząc jak Marcjan i Walenty, głośni podówczas kacerze, szerzyli błędy swoje, gorliwie ostrzegał wiernych, aby unikali z nimi wszelkich stosunków i aby ich do tego lepiej pobudzić, następujące opowiadał im zdarzenie z życia świętego Jana. Razu pewnego ten ulubiony uczeń pański, przybywszy z kilku uczniami swymi do łaźni, zastał w niej kąpiącego się heretyka Ceryntego. Święty apostoł wrócił się niezwłocznie, mówiąc do swoich towarzyszy: uchodźmy stąd, bracia, i to co prędzej, abyśmy nie polegli pod gruzami tych łazienek, które się rozwalą, gdyż Ceryn, wróg prawdy, w nich się kąpie. Zdarzyło się także, że Polikarp, spotkawszy wśród Rzymu Marcjana, heretyka, odwrócił twarz od niego, aby się z nim nie przywitać. Marcjan bezczelnie przystąpił do niego, mówiąc: czyż mnie nie poznajesz? Owszem, odrzekł Polikarp, poznałem cię dobrze. A któż ja jestem? Powiedział znowu Marcjan. Jesteś, odpowiedział mu święty, najstarszym synem szatana. W czasie tego pobytu swego w Rzymie wielu odszczepieńców na łono kościoła powrócił. Powróciwszy do Smyrny, święty Polikarp przez czas pewny mógł spokojnie z największą gorliwością około pożytku dusz swoich owieczek pracować. Już wtedy było przeszło lat 60, jak kościołem smyrneńskim zarządzał. Lecz za panowania Marka Aureliusza i Lucjusza Verusa wybuchło nagłe, a srogie w Smyrnie prześladowanie chrześcijan. Kaci wymyślali najstraszniejsze męczarnie dla zachwiania stałości męczenników. Ci, pomimo tego, wsparci łaską Bożą, okazywali się najmężniejszymi i pałającymi świętą żądzą opuszczenia tej nędznej ziemi dla osiągnięcia wiekuistej chwały. Lecz zawziętość na nich pogan była tak powszechną i wielką, że w towarzystwach nawet najwyższych zwykłą i ulubioną rozmową były szczegóły nowych, jakich wynalezionych na chrześcijan męczarni i opowiadanie z barbarzyńskim upodobaniem, jak się który w ich poniesieniu zachował. Święty Polikarp wśród tego smutnego dla kościoła stanu nie ustawał utwierdzać wiernych, zachęcać ich do wytrwałości, o ile mógł, każdego na śmierć męczeńską przygotowywał. Poganie z tego powodu oburzeni na niego na jednym z igrzysk krwawych, którym szczególny sposób okazał stałość swoją święty Germanicus, domagali się ich głowy samego biskupa. Ukarać bezbożnych wołali, szukać Polikarpa. Dowiedziawszy się o takiej groźbie, święty uchodzić nie chciał, lecz na usilne nalegania wiernych udał się w odleglejsze od miasta okolicje na misję, na której jakiś czas przebywał. Tam na 3 dni przedtem, nim go poganie schwytali, miał we śnie widzenie, w którym objawił mu Pan Bóg, iż właśnie za 2-3 umęczony zostanie. Jakoż poganie, wymógłszy przez męki na małym dziecięciu wiadomość o miejscu pobytu Polikarpa, przyszli go uwięzić. Mógł z łatwością uchodzić, na co go wszyscy namawiali, lecz tego nie uczynił, mówiąc: niech się wola boska spełni. Co rzekłszy, sam wyszedł naprzeciw tym, którzy przyszli po niego i przywitał ich najuprzejmiej, zastawił im obiad, a potem prosił, aby mu dali trochę czasu na modlitwę. Poganie, podziwiając spokój i męstwo sługi Bożego, jak również i uprzejmość, z jaką oprawców swoich przyjmował, zezwolili na to. Święty modlił się przez 2 godziny z wniesionymi rękami do nieba, po czym żołnierze wsadzili go na osła i do Smyrny powiedli. W podróży spotkał wielkorządcę miasta z ojcem jadących na bogatym wozie, a którzy, ulitowawszy się nad starcem, posadzili go obok siebie. W ciągu drogi wielkorządca i jego ojciec zrobili mu uwagi, iż tak podeszłym wieku będąc, nie zniesie mąk, jak go czekają, i pochlebnymi słowami starali się nakłonić go do odstępstwa od wiary. Na co gdy im Polikarp stanowczo odpowiedział, a nawet ich samych próbował nawrócić, zrzucili go z wozu tak gwałtownie, iż jedną nogę sobie ciężko zranił. Pomimo tego zaprowadzono go do miasta i stawiono niezwłocznie na amfiteatr, to jest obszerny plac otoczony miejscami dla widzów, na którym chrześcijan publicznie męczono.
Święty wszedł tam, jak gdyby żadnego nie doznał na nodze szwanku, a w chwili, gdy stanął na środku, usłyszał głos z nieba w te słowa do niego odzywający się: bądź mężnym, Polikarpie. Naprzód przedstawiono go staroście miasta, który domagał się, aby oddał cześć bożkom, ale żył przy najświętsze imię Chrystusa. 86 lat już upływa, powiedział na to Polikarp, jak służę Jezusowi, Bogu mojemu, i przez ten czas nie tylko nic mi nie uczynił złego, lecz owszem, dobrodziejstwami swymi mnie obsypywał. A ty chcesz, abym lżył i znieważał tego Pana i Boga mojego? Czy wiesz, zawołał wtedy starosta, że mam lwy i niedźwiedzie gotowe pomścić na tobie zniewagi bogów naszych? Wypuść więc te lwy i niedźwiedzie na mnie, odrzekł Polikarp, a ja pomimo tego swego nie odstąpię. Upierasz się, krzyknął sędzia, każę cię w ogień wrzucić. Ty mi ogniem grozisz, który gaśnie, odpowiedział święty, a nie pamiętasz o tym ogniu, w którym niewierni na wieki gorzyć będą, a gdy to wymawiał, twarz jego cudowną światłością zajaśniała. Widząc, jak mężnie przy więże świętej obstaje Polikarp, lud zgromadzony z gwałtownymi okrzykami zaczął domagać się, aby go spalono niezwłocznie. W tejże chwili stos wzniesiony został i ogień pod niego podłożono. Kaci zabierali się związać świętego starca i weń wrzucić, lecz on głośno oddając dzięki Bogu za łaskę powołania do męczeństwa, sam na niego wstąpił. Zaledwie stanął u wierzchu, aż oto płomienie cudem boskim rozstąpiły się wokoło, nie tykając jego ciała, a w powietrzu rozszedł się zapach jakby od najprzyjemniejszego kadzidła. Wtedy nakazano jednemu z katów, aby przystąpił do świętego i przeszył go sztyletem, co gdy ten dopełnił, z rany zadanej tak obfita krew wyszła, że od jej zalania stos palący się w tejże chwili zagasł. Polikarp Bogu ducha oddał, a gdy konał, ujrzano białą gołębicę, ulatującą do nieba.